niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei, wyzuty z siły, bogactw, sławy i nadziei, co niegdyś mocą broni i nagle wyborem, dziś pod jarzmem zhańbienia, klęsków i niewoli. Dumnych jesteś igrzyskiem i pastwą swawolni. Ty, coś orężem obce przemierzał narody. Patrz, co z tobą zrobiły domowe niezgody. Straciliśmy wtedy około 30% powierzchni naszego kraju, ale to nie wystarczyło naszym sąsiadom, którzy mieli na celu całkowicie wymazać Rzeczpospolitą z mapy. Polska. Polska to polityczny trup, a trupy, zgodnie z odwieczną tradycją, winno się grzebać. Już my się skutecznie zajmiemy jej pochówkiem. A fe, skąd u ciebie, drogi Fryderyku, takie mało apetyczne skojarzenia? Polska to nie żaden trup, tylko smakowity i całkiem pożywny kąsek. Ale ciężko strawny. No cóż, niektóre przyjemności kulinarne warte są odrobiny cierpienia. To dodaje im smaczku. A zatem, cesarzowo, spożyjmy tę hostię polską, kawałek po kawałku. Jeżeli nie zbawi to naszych dusz, to przynajmniej będzie z wielką korzyścią dla naszych państw.